witam Państwa, jesteśmy Bad Hersfeld. Taki komisik znaleźliśmy, przyjechaliśmy tutaj po Citroena C2 z ogłoszenia, ale przy okazji widzę tu dużo aut na eksport interesujących. Tutaj mamy, widać, zakupione dzisiaj rano Audi A6 i Kia Ceed przez moich klientów. Audi jeszcze jest na tablicach niemieckich, tyle co wyrejestrowane. 2007 rok, 2.7 diesel w manualu. I tu z tyłu Kia Ceed, 2007 rok, 1.6 benzynka. B2 auto w oryginale. Kosztowały Audi 4000 euro, Kia Ceed kosztowała 3500 euro. No tutaj przyjechaliśmy pooglądać tego Citroena C2 w wersji VTR. Jest auto z myślą o moim koledze, który po prostu poszukuje tak jakieś mniejsze, małe, zgrabne auto, leżony, a budżet jest niewysoki. A auto myślę, że mieści się w budżecie. Ma zewnętrzny pakiet VTR. Przewód bardzo niski, bo ma 90 tysięcy km. Do auta sprzedawca dodaje, tak jak widać, tutaj felgi aluminiowe. Jedyne co na tym aucie można się przyczepić, jest tutaj taka wgniotka mała. No, poza tym to co zdążyłem zobaczyć, to na zderzaku tutaj przerysowanie, no to kosmetyka. Tak to auto naprawdę fajne, zgrabne. Myślę, że coś z tego może być. Może przejdę, zobaczymy co tutaj jeszcze jest. Wziąłem telefon do sprzedawcy, bo sprzedawca gdzieś pojechał przed chwilą. Także jak coś będzie mnie interesowało, no to będę do niego dzwonił, pytał o cenę. Dużo takich aut na eksport, dużo Polaków tutaj jeździ i kupuje, ceny dość przystępne. Tutaj co mamy? Mamy tutaj Vivaro, krótkie, na 9 osób. Klimatyzacja jest, 2006 rok. Po drugiej stronie też widzę jakiś mały komis. Może później tam podejdę. Najpierw zobaczę co tutaj jest. Jest też tutaj Sandy Biza. Pytałem się sprzedającego, no to silnik jest już kupiony. Ceny nie pytałem. Wejdę tutaj w głąb. Dużo jest tu takich aut, co pewnie zostaną już na zawsze. Ale wiadomo, cały czas jest przemian tutaj. Także coś takiego tańszego na dojazd do pracy można kupić spokojnie, są i też droższe, wiadomo. Następny Citroen VTR C2, o tego pytałem. Jest większy plan. Polski rynek jest bardzo drogi. Nie wiem, czym się zajmuje sprzedawca. Teraz zobaczę, który to jest rocznik. Rocznik ten sam, co ten srebrny, a cena podwójna jest wyższa, nie? Ale nie. Wczoraj wieczorem dojeżdżałem do hotelu, bo to śnieg spadł. Masakra. Masakra. Dobra, wejdę tutaj w głąb, zobaczę, ale tutaj raczej nic takiego ciekawego nie ma. Takie pojedyncze sztuki. Toyota Yaris. Zobaczcie, co się dzieje w środku. I takie auto zostanie tu sprzedane bez czyszczenia, bez niczego. Wyobrażacie sobie, żeby w Polsce ktoś wystawił takie auto do sprzedania? No ja raczej nie, no bo każdy, kto by przyjechał, to zaśmiałby się, by odszedł, nie? No tutaj niestety tak jest, no kupuje się to, co jest, to co widać po prostu. Auto nigdzie nie jest uszkodzone. Wymaga, no co, kosmetyki w środku.
bo jest zagnojone. No na pewno nie zaraz zadzwonię, no bo co to jest dać takie auto do spa i za koszt 200, 250 zł aucie już nie będzie nic dolegać, nie? No ale chcę po prostu pokazać, jakiś pies tu chyba sobie mieszkał. Klimatyzacja jest, książki serwisowe leżą. Na pewno nie zaraz będę dzwonił, to jest rocznik 2.8. Fiat Doblo, ktoś tu mi się pytał, takie Doblo właśnie. Ale to jest wersja Mercedes 5-osobowa, czyli taka, jaką chciałem. Dobra, przejdę tam dalej, może tutaj z przodu będzie coś nowszego. Ach, jak wieje. Co tutaj mamy? Co to jest, starsza auta. Szkoda, że nie ma cen, bo od razu byście wiedzieli. Tak, to co mnie zainteresowało, no to na pewno zadzwonił tu Yaris i na pewno zaraz powiem wam, jak kosztowało. Kurde, no nic tu nie ma takiego ciekawego z tyłu. Może ceny są ciekawe. Ciekawe, no tu już chyba te auta zostaną na zawsze. Z drugiej strony ulicy widzę, że są jakieś lepsze auta, ciekawsze. Na pewno wielu z was tędy przejeżdża. Może wstępuję na ten komis, być może nie. Jest to na zjeździe za czwórki na siódemkę. Jeżeli jedziemy na Fulda na przykład. To była to asfalt miejscowość. Meganka w GT. Jak to w rynówkach. Ta Skaja lubi pęknąć. 12 rok. Caddy Life. Poszukiwane też auto. No, pozwolę sobie zadzwonić i spytam, ile ten Caddy kosztuje. Renówka, Skoda i ta Yaris z tyłu. I zaraz wrócę do filmu. Dawcą. Co się dowiedziałem? Dowiedziałem się, że ten Caddy już jest sprzedany. Ta Renówka Meganka z 2012 roku. Kosztuje 5200 euro. Taka, no dobre ma wyposażenie. Z zewnątrz bynajmniej nic nie widać, żeby była uszkodzona, podrapana czy tak dalej. No i Skoda Octavia 2012 rok. To jest dwulitrowy diesel. A auto też jest bezwypadkowe. Akurat tą Skodę mierzyłem czujnikiem, bo mam zainteresowanego, co właśnie szuka takiej Skody. Tutaj na zderzaku jest tylko rysa. Komplet kół w środku. 2012 rok. Dwulitrowy diesel. Kosztuje 5,5 tysiąca euro. No
No a ta Yaris, co miałem spytać cenę, zostoi tutaj z tyłu. No to tak, pytałem o nią, ale sprzedający nie jest w stanie mi powiedzieć teraz, ile to auto będzie kosztować, ponieważ jest w trakcie zdobywania dokumentów na to auto, bo zostały zagubione i kluczyki tak samo. Także za 2 tygodnie kazał mi się skontaktować i wtedy coś więcej będzie wiedział na temat tego auta. No tak, to bez sensu, bez dokumentów, bez kluczyków też by sprzedał, a za może śmieszną, niską cenę, ale może czasem warto zaryzykować. No ale wolę poczekać te 2 tygodnie. Myślę, że cena i tak będzie dobra na to auto. A auto wymaga tylko wewnątrz posprzątania, nie? I wyprania. No to myślę, że tyle z tego placu. Więcej tutaj nic wam nie pokażę, no bo myślę, że nie ma nawet co pokazać. To co było ciekawego, to starałem się po prostu dowiedzieć o cenę i tak dalej. Wiadomo, są tacy ludzie, szukają na przykład no, taką polówkę. Dzwonił do mnie wczoraj taki pan, że szuka po prostu, ale do 500 euro, do 500 euro to ciężko cokolwiek znaleźć. No może ta by była w podobnej cenie, no ale wiem, jak to jest. 500 euro chcę kupić auto i żeby miało stan super. Niestety 500 euro jest za mało.